Jedna z moich ulubionych nauczycielek z okresu liceum miała taką manierę, że mówiła do nas: wiecie, o co chodzi. Zazwyczaj wtedy, kiedy nikt z nas nie wiedział, o co chodzi. Dziś w Ewangelii to apostołowie mówią, że w końcu wiedzą, o co chodzi, że w końcu rozumieją Chrystusa, bo mówi bez przypowieści, bo mówi jawnie. Mówią, że mu wierzą, że pochodzi od Boga. Ale wtedy Jezus mówi: co? Teraz mi wierzycie? Właśnie teraz, gdy przychodzi godzina mojej próby, wy się rozproszycie, odejdziecie ode mnie. Wiecie, to jest takie doświadczenie wiary, że często nam się wydaje, że to jest właśnie ten moment poznania, a potem przychodzi moment próby. Jednak Jezus nie mówi tego krytykując naszą kondycję, ale przeciwnie. Mówi to po to, żeby dać nam pokój. Tak mówi swoim uczniom, mówi: świat was będzie uciskał, ale odwagi, nie bójcie się. Ja ten świat zwyciężyłem. Zwyciężył także twoje i moje słabości i chce zawsze przyprowadzać nas do siebie.